Od 9 do 12 sierpnia po raz 12 dawne białe koszary w centrum Ostródy zamieniły się w stolicę jamajskich rytmów. Przez te wszystkie dni na trzech kolorowych scenach występowały gwiazdy z Polski, jak i z zagranicy różnych gatunków reggae. To właśnie Ostróda wielu wykonawców wybiera na obowiązkowy punkt na swoich trasach koncertowych, czy jako miejsce do promocji nowych albumów. Wydaliśmy właśnie płytę, dzisiaj zagraliśmy premierowy koncert. Płyta nosi tytuł Dzięki. I nagraliśmy ją z zespołem Sunny Rhythm Band. I każda piosenka jest o czym innym, każda o czymś traktuje, jakby konkretnie o czymś i myślę, że fajnie by było, jakby byście posłuchali. Tegoroczny festiwal został włączony w obchody 50-lecia niepodległości Jamajki. W ostruskim amfiteatrze miłośnicy trójkolorowej muzyki mogli zapoznać się z historią kraju, z którego pochodzi muzyka reggae. I problemy dnia dzisiejszego, bo pani ambasador, która tu jest obecna, pani Joy Weller, ambasador akredytowana w Polsce również, ale z siedzibą w Berlinie, przyjechała tutaj czyniąc naprawdę ogromny wysiłek, bo w tych dniach miała tyle zajęć i tyle zaproszeń. No, również przedstawiła nam sytuację obecną Jamajki i wyzwania, jakie stoją przed tym krajem. Mimo iż w Polsce panują chłodniejsze temperatury, nasi rodacy pokochali gorące rytmy z jamajskiej wyspy. Przykładem mogą być 4 dni festiwalu, gdzie pogoda nie rozpieszczała widzów, którzy bawili się zarówno na wschodzących gwiazdach, jak również legendach tego gatunku. Ta muzyka w Polsce jest od lat 80., od początku lat 80., kiedy zaczął grać Izrael, Bakszysz, później rap, dub, dużo zespołów pracowało na to, żeby ta muzyka w Polsce była dziś, tak? Czyli po prostu ta historia tej muzyki w Polsce jest bardzo długa. Także to, ja to tak zawsze mówię, że to jest z tą muzyką reggae i z tą popularnością tej muzyki, to jest troszeczkę tak jak z taką sinusoidą, nie? Że po prostu ona wybucha, potem troszkę przygasa, potem znowu wybucha. I myślę, że od początku nowego wieku ta muzyka jakby cały czas dąży ku górze. Przez wszystkie dni festiwalu przez teren białych koszar przewinęło się kilka tysięcy fanów trójkolorowej muzyki, którzy wynieśli w świat pozytywne przesłanie promowania Ostródy jako stolicy muzyki reggae w Polsce.